Cześć, dzisiaj będzie o poznaniu siebie. Zastanów się, co by było, gdyby tak wykorzystać ten czas, taki trochę inny od codzienności, którą znasz taki czas trochę wyłączenia od pewnych aktywności, trochę zatrzymania, trochę zamknięcia w jednej przestrzeni. Jak wykorzystać ten czas inaczej niż do tej pory? Co by było, gdybyś przestała nagle narzekać na to, jak ci jest trudno, jak ciężko, a na pewno jest, ale y, zamiast tego spróbowała pomyśleć, jak wykorzystać ten czas na poznanie siebie, na zrozumienie, kim jestem, co lubię, czego nie lubię, y, co mnie wkurza. Jakie to są te małe rzeczy, które doprowadzają mnie do szału, czego nie jestem w stanie znieść? A co sprawia mi przyjemność? Co lubię robić? Jak lubię spędzać czas? Jakim człowiekiem jestem? Jakie otoczenie sobie tworzę? Co mi sprawia przyjemność? Jaki sposób spędzania czasu? Co bym chciała robić, gdybym mogła, a teraz na przykład nie robię? Żeby, żebyś się przyjrzała, jakie masz otoczenie? w jakim miejscu żyjesz? Na co patrzysz każdego ranka, jak się budzisz w swoim pokoju? Co Cię otacza? Czy otaczają Cię przedmioty, które ci uspokajają, które Cię pobudzają do życia, które powodują, że czujesz się dobrze, że się uśmiechasz? Czy raczej otaczają Cię takie przedmioty, które powodują, że czujesz się jeszcze gorzej, że czujesz się ciężko, że czujesz się smutna, że nic Ci się nie chce? Zastanów się, ile i Czego jest tak naprawdę w Twoim życiu? Poznaj siebie i swoje życie. Wykorzystaj ten czas. Hej!